Ahoj kolarze, dzisiaj jesteśmy w Wieliczce przy klasztorze Franciszkanów i jedziemy trasę rowerowy pierścień solny Salina Krakowensis. Super, bo ja tego nie zapamiętałem. Wiadomo, że ludzie mają swoje natręctwa. Moim natręctwem jest, i nie potrafię tego przerobić w głowie, jest to, że w momencie, kiedy wybieramy się na pętlę, trak jest pętlą, nie potrafię psychicznie jechać w lewo. Patrząc na mapę, na GPX-a, nie potrafię jechać w lewo. Nie wiem. Nie wiem, o co w tym chodzi. Na jednym traku jest start w Bochni, na jednym traku jest start w Wieliczce. No więc z racji naszego dojazdu samochodem startujemy z Wieliczki i jedziemy w drugą stronę, w prawą. Będziemy mieć zamek w Niepołomicach, będziemy mieć Puszczę Niepołomicką. A teraz w ogóle zaczynamy od klasztoru Franciszkanów, który jest dosyć ważnym punktem dla miasta Wieliczki, ponieważ był wybudowany bodajże w XVII wieku, kiedy był olbrzymi kryzys ekonomiczny, moralny i społeczny, i tamtejsi królowie Polski zdecydowali, że nowo powstały klasztor Franciszkanów pomoże moralom tego miasta. Więc klasztor jest okazały, cały kompleks jest bardzo okazały, był finansowany wtedy z dochodów kopalni Wieliczka, więc znaczne fundusze zostały tutaj poświęcone i zaczynamy w takim historycznym i znamiennym miejscu. Pięknie. Dziękuję. Rozumiem, urozmaicenie. K***a mać, no serio. Mój gravel naprawdę przeszedł wiele. Ale to, co tu się od... Przepraszam, twórcę tej trasy, ale sorry, winę tu. Tak się nie robi. Macie wybór. Tędy? Albo tędy. Postanowiliśmy nieco zboczyć z trasy, tylko 1,5 kilometra z wyznaczonego traku, żeby zobaczyć perełkę tego regionu, a mianowicie Zamek Królewski w Niepołomicach. Nie mogliśmy sobie tego odpuścić. Zamek, który jest nazywany drugim Wawelem, jest przepięknie odrestaurowany. Cisza, spokój, piękny renesansowy zamek wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, który był rezydencją letnią samego Wawelu. Nic dziwnego, ponieważ stąd jest tylko rzut beretem do tego, żeby odbywały się polowania w Puszczy Niepołomickiej. Więc dla wszystkich, którzy będą podążali tym trakiem, polecamy tym osobom, żeby zawitały tutaj, odpoczęły, napiły się kawy i podziwiały ten przepiękny Zamek Królewski.
No to jak będzie? Szosa, gravel czy MTB? Zdecydowanie tak. No i dobra, i drugi raz już dzisiaj modyfikujemy trasę, ponieważ napaliliśmy się na tą puszczę, a okazuje się, że trak przebiega na jej krawędzi po asfalcie, po prostu drodze publicznej, gdzie obok są piękne trasy takie jak tutaj. No więc opuszczamy na parę kilometrów trak, żeby zapuścić się w puszczę. No i wyjedziemy na jej końcu, już normalnie łącząc się z trakiem. Cześć. Cześć. No to jest piękne. Świetna trasa, gravel, pogoda. No, długo na to czekaliśmy, prawda? Co robisz? O, ja cię! No właśnie, kurde, gdzie... Już? Możemy iść? Te, nie bujaj. I płynie sobie raba. Dojechaliśmy, jesteśmy teraz przy szybie Daniłowicza w Wieliczce. Niestety odczuwamy to, że przesunięcie czasu obcięło nam tą godzinę, zastała nas noc.
Ostatnie kilometry pokonywaliśmy z latarkami i w ciemności. Zawsze jest tak, że na koniec wrzucamy sobie jakieś takie podsumowanie i wiecie, taki ranking w głowie zawsze mamy, że ta jest najlepsza trasa szutrowa na Śląsku, ta jest najlepsza widokowa, ta jest turystyczna albo coś. Od momentu założenia kanału nigdy nie wypowiadaliśmy się negatywnie o jakiejś trasie. Wiadomo, że jest percepcja, być może pogoda, być może jakieś warunki, być może coś, ale zawsze te trasy były poniekąd spoko. Zawsze czymś się broniły. Tak, i mamy zwycięzcę. Pierwsze miejsce zbiera ta trasa w formie tras nie do polecenia. Kurde, ja nie wiem, kto miał pomysł na tą trasę. Pozdro oczywiście, bo inicjatywa spoko. Trasa jest tak niespójna ze sobą. Jedziecie 30 km wsiami, gdzie nie ma nic, asfaltami, po czym wjeżdżacie w największą urypę gdzieś po jakieś tereny na enduro, na MTB, gdzie nie są trudne technicznie. To są po prostu nieraz ścieżki, którymi się nie da jeździć. No, albo wysypany gruz do lasu, albo jakieś kamienie. Jakbym był czteroosobową rodziną, nieważne jakim typem roweru, to bym się wkusił. A tutaj wszystko jest ominięte, żebyśmy w ogóle cokolwiek zobaczyli, musimy modyfikować trak na najpiękniejszy tutaj w okolicy zamek królewski w Niepołomicach, na to, żeby zobaczyć właśnie ten szyb. No i półtorej kilometra od zamku w Niepołomicach przebiega trak. Zastanawiamy się, kogo by ten szlak zadowolił. Nas, inaczej, kiedy lubimy różnorodność, atrakcje, cokolwiek, czego się nauczymy, nie wiem, zaczerpniemy wiedzy, czegoś nowego dowiemy, absolutnie nie. Osoby nawet, które tego nie potrzebują, też nie zostaną zaspokojone, bo ten szlak niestety nie zaspokaja żadnych potrzeb. Przez pół, już żebyśmy nie byli takimi, wiadomo, teraz się wyładowaliśmy na tym, nie? Ale żebyśmy nie byli takimi negatywnymi osobami, maruderami, to generalnie faktycznie przez połowę trasy się zastanawialiśmy, dla kogo to jest. Ale na koniec wisienka na torcie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo ostatni dzień października, cudowna pogoda, tak. Słońce sprawiało, że po prostu jechaliśmy i było to przyjemne. Od dawna nie byliśmy na gravelach, więc pogoda obroniła dzisiaj wszystko. Pogoda się obroniła i rowery się obroniły. I to nam sprawiło frajdę. Szukając naprawdę pozytywnych stron ciężko. Ciężko jest się doszukiwać, więc najlepszym rozwiązaniem byłoby sobie ściągnąć GPX-a, dać na edit, zrobić go po swojemu, dodać sobie kilka fajnych miejsc, usunąć kilka złych miejsc, no i wtedy może by coś z tego było. Tak, reasumując, cieszymy się, że mogliśmy wam powiedzieć, czego unikać i co można... Ale pierwszy raz wylaliśmy takie błoto, naprawdę, no zawsze coś jest, ale no staramy się gdzieś tam... No fakt jest taki, że ja rzadko narzekam, a dzisiaj... No. Dzięki, że byliście z nami, do następnego... Fajniejszego odcinka. Tak. Pozdro.